Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Psalm 25, werset 8. Tylko podmuch wiatru. Tak można by było streścić to, o czym chcemy dzisiaj mówić. W 1999 roku, podczas wojny w Kosowie, uzbrojeni napastnicy najechali na wioskę. Mieszkańcy próbowali na swoich traktorach uciec do pobliskiego lasu, jednak wkrótce zostali otoczeni i uwięzieni. Napastnicy podpalili traktory i kłęby ciemnego dymu wzbiły się w niebo. Mieszkańcy wioski mieli być rozstrzelani i ustawiono ich w rzędzie. W tym momencie wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Wiatr nagle zmienił kierunek i zaczął wiać w stronę uzbrojonych napastników. Przez kłęby dymu nic nie widzieli, więc przeklinając i kaszląc zaczęli strzelać na oślep. Ale nie wyrządzili żadnej krzywdy mieszkańcom, gdyż oni, a było ich około 100, schronili się w lesie. Wielu mieszkańców powiedziało później, że to Bóg uczynił cud. Rzeczywiście, Bóg jako Stwórca rozkazuje także wiatrowi. Zadziwia nas opis we wszystkich czterech Ewangeliach, jak wiatr i fale są posłuszne Synowi Bożemu, o czym czytamy w Mateusza 8:27. A gdy widzimy przykłady Jego mocy, mocy Pana Jezusa Chrystusa, przykłady Jego współczucia, przykłady Jego czynów miłości ku zbawieniu człowieka, czy możemy mówić o tak zwanym przypadku? Mieszkańcy tej wioski w cudowny sposób uciekli przed śmiercią. Doświadczyli, że Bóg jest dobrotliwy. Tak, Bóg jest dobrotliwy, to oznacza, że ma wobec każdego z nas bez wyjątku dobre zamiary. Z pewnością każdy przypomni sobie momenty ze swojego życia, gdy w szczególny sposób mógł doświadczyć dobroci Bożej. Bardzo ważna jest również druga część naszego wersetu. Bóg okazuje nam swoją dobroć, gdyż chce wskazać nam swoją dobrą drogę i po niej chce nas prowadzić, jak mówi właśnie Słowo Boże w Psalmie 25. Werset 8. Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom.